Znamy już wzór na pochodną logarytmu naturalnego. Wiemy, że pochodna funkcji logarytm naturalny z x to jest funkcja 1 przez x. A logarytm naturalny to jest logarytm przy podstawie e. No i to wyprowadziliśmy w jednym z poprzednich filmów, a teraz w tym filmie wyprowadzimy sobie wzór na pochodną funkcji logarytm przy dowolnej innej podstawie, czyli mamy logarytm przy jakiejś podstawie a z x. No i teraz obliczymy sobie, ile to jest. Ale żeby skorzystać z tego, że wiemy, jak jest po, jaka jest pochodna logarytmu naturalnego, to przypomnę teraz szybko wzór na zamianę podstawy logarytmu. Więc ja tutaj go przypomnę. Jak mamy logarytm o podstawie a z jakiejś liczby b. No i teraz chcemy wyrazić ten logarytm przez logarytmy o jakiejś innej podstawie. No to wiemy, to jest taki wzór, który w którymś z filmów o logarytmach wyprowadzałem. To jest jeden z podstawowych wzorów z logarytmów, jedna z podstawowych własności logarytmów, to jest logarytm przy jakiejś nowej podstawie C z liczby B podzielone przez logarytm przy podstawie C z tej starej podstawy A. No ja ten wzór już wyprowadzałem, teraz go tylko przypominam. Jak nie pamiętasz jak się go wyprowadza to zajrzyj sobie do odpowiedniego filmu na Khan Academy. No i to jest Taka własność, która bardzo często się przydaje. Dlatego, że na przykład na kalkulatorze mamy przycisk log i to oznacza logarytm dziesiętny. No, jak na przykład chcę obliczyć logarytm dziesiętny ze 100, no to wpisuję na kalkulatorze 100, wciskam log i mi wysk wyskoczy 2. No, ale gdybym chciał na przykład obliczyć logarytm o jakiejś innej podstawie, na przykład logarytm o podstawie 3 z 8 za pomocą kalkulatora, no to nie mam logarytmu o podstawie 3 na kalkulatorze. Mam co najwyżej jeszcze logarytm naturalny. No ale właśnie mogę skorzystać z tego wzoru, bo mogę napisać, że to jest stosunek logarytmu o podstawie 10 z 8 przez, stosun przez logarytm o podstawie 10 z 3. Czyli to jest stosunek takich dwóch logarytmów. No i obie te rzeczy mogę obliczyć na kalkulatorze, bo mam logarytm 10 na kalkulatorze, taki przycisk. I po prostu wyniki mogę przez siebie podzielić. No i wiem właśnie, że logarytm naturalny z x to jest. Tak jak mówiłem, logarytm o podstawie e z x. No więc tutaj równie dobrze mógłbym napisać, że to jest logarytm naturalny z 8 podzielony przez logarytm naturalny z 3. Jeżeli mam przycisk logarytm naturalny na kalkulatorze, to również za pomocą logarytmu naturalnego mogę to obliczyć. Tak czy inaczej widzimy, że wystarczy umieć obliczać logarytm przy jakiejś jednej podstawie, a wtedy logarytm przy jakichś dowolnych innych podstawach możemy sobie łatwo przeliczyć, biorąc takie ilorazy. No dobrze, jak teraz skorzystamy z tej własności, żeby obliczyć tę pochodną? No tutaj sobie właśnie zamienimy podstawę, tak, żeby wyrazić ten logarytm jako iloraz logarytmów o podstawie e, czyli logarytmów naturalnych. Czyli tutaj napiszemy, że to jest logarytm o podstawie e z x przez logarytm o podstawie e z liczby a. No a to jest po prostu logarytm naturalny, czyli to jest pochodna. I teraz ja napiszę to w takiej postaci, że to jest 1 przez logarytm naturalny z a, no bo logarytm przy, przy podstawie z a to jest po prostu logarytm naturalny z a, razy logarytm, właśnie logarytm naturalny już napiszę, razy logarytm naturalny z x. No i teraz 1 przez logarytm naturalny z a to jest jakaś stała. Ja tę stałą mogę wyciągnąć tutaj, tę stałą mogę wyciągnąć tutaj. Przedróżniczkowanie. Czyli będę miał tutaj tę stałą 1 przez logarytm naturalny z a, dlatego że pochodna stałej razy funkcja to jest stała razy pochodna tej funkcji. No i teraz obliczę pochodną logarytm naturalnego, a pochodna logarytm naturalnego to jest 1 przez x. Więc mogę napisać to w takiej postaci, że to jest 1 podzielone przez x razy logarytm naturalny z a. Czyli tutaj pojawia się taka dodatkowa stała logarytm naturalny z tej podstawy logarytmu. Czyli teraz, jak na przykład chcę łączyć pochodną funkcji, pochodną funkcji logarytm przy podstawie 7 z x, to ile to będzie równe? No to będzie 1 przez x razy logarytm naturalny z 7 w mianowniku. No, jak chcę obliczyć jakąś inną pochodną, weźmy na przykład Chcę obliczyć pochodną funkcji minus 3 razy logarytm przy podstawie, no nie wiem, pi z x. pi to też jest jakaś liczba, to też jest jakaś stała. To ile to będzie? No tu mam stałą, czyli to będzie minus 3 razy 1 przez x razy logarytm naturalny z pi. I to też jest jakaś stała, więc to jest po prostu logarytm z pi, logarytm z tej stałej. Więc tak się liczy pochodną logarytmu. Przy dowolnej podstawie innej niż E.